środku lasu stał mały domek. A w domku na stole stała miska z owsianką. Świnka George był bardzo głodny, więc wszystko zjadł. Miam, miam, miam. A kiedy już skończył, zjawił się mały miś i powiedział: oj, zjadłeś moją magiczną owsiankę. George odpowiedział: tak. Mały miś powiedział: ta magiczna owsianka sprawi, że zaraz staniesz się bardzo duży. I George zaczął rosnąć. Rósł i rósł i rósł, aż stał się wyższy niż wszystkie drzewa w lesie. Koniec. Już chce ci się spać? Nie. Nie chce nawet troszeczkę? Nie. Oj. No dobrze, powiem ci, co było dalej. Mały miś powiedział, że ma skrzynię pełną skarbów, zakopaną na końcu świata. Ale ponieważ jest bardzo mały, nie mógłby tak daleko iść. George powiedział, że zaniesie go tam. I tak świnka George wyruszył na koniec świata. Szedł i szedł i szedł. Śpisz już, George? Nie. I szedł przez las, przez góry, przez morza. Śpisz już? Nie. I szedł jeszcze bardzo długo, aż dotarł na koniec świata i znalazł skrzynię ze skarbami. Pilnował jej smok. Tak. Wielki, ziejący ogniem zielony smok z małymi skrzydłami. Przynieście swoich ulubieńców, a najlepszy z nich zostanie zwycięzcą. Ja przyniosę jutro moją złotą rybkę. A ja przyniosę mojego patyczaka. Ja wezmę swojego gekona. A ja przyjdę z moją małpką. Ale to nie jest ulubieniec, to jest lalka. To nie lalka, to małpka. Chyba polubiła cię, Dany. Zoe, możesz przynieść jutro swoją małpkę. Koniec zajęć, dzieci. Nie zapomnijcie o ulubieńcach na jutrzejsze zawody. Jutro odbędzie się konkurs ulubieńców. Peppa i Suzy przygotowują rybkę Goldie do występu. Teraz najedz się, rybko. Jutro będzie twój wielki dzień. A ja wyczyszczę jej słój. Pięknie. Pedro rozmawia ze swoim patyczakiem. Patyczak to owad, który wygląda jak patyk. Jutro pójdziesz razem ze mną do przedszkola i zdecydujemy, kto jest najlepszym ulubieńcem. Wiem, że to ty. Edmund Słoń szkoli swojego gekona. Patrz na mnie. Teraz ty spróbuj. Zoe Zebra rozmawia ze swoją małpką. Jesteś zdenerwowana przed jutrzejszymi zawodami? Zobaczysz, jutro będzie twój wielki dzień, ale musisz być grzeczną małpką. Dzisiaj odbędzie się konkurs. Proszę pani, a kto zdecyduje, czyj ulubieniec jest najlepszy? Doktor Hamster. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry. O, ile tu wspaniałych zwierzątek. Szczęśliwa mała rybka, jak się nazywa? To Goldie. Już ją pani poznała. Pływa w czystym i wypolerowanym słoju. A co Goldie najbardziej lubi robić? Lubi pływać w kółko i robić o tak. Tato Świnko, w twoim gabinecie jest bardzo brudno. Mnie to nie przeszkadza. Ale tu jest pełno pajęczyn. Lubię pajęczyny. Nadają gabinetowi charakter. Pajęczyny robią pająki, a ja nie lubię pająków. Ja lubię. Pająki łapią muchy, a muchy są wstrętne. Dobrze, ale nie chcę tu widzieć żadnego pająka. Aaaa! Pajączek! Witaj, panie cienkonogi. O, dokąd on poszedł? Nieważne, nie chcę mieć go w domu. Wszyscy szukali pana cienkonogiego. Pana cienkonogiego nie było w szufladzie. O.
Nie było go też pod krzesłem. O. Pana cienkonogiego nie było na stole. O, ciekaw jestem, dokąd mógł pójść. A! Wygląda na to, że mama go znalazła. Nie bój się, mamusiu. Szybko, zabierzcie go. Dobrze, wyprowadzimy pana cienkonogiego do ogródka. Teraz ma pan, panie pajączku, cały ogródek do zabawy. Do widzenia, panie pajączku. Zaczął padać deszcz. Pan cienkonogi zaczął uciekać do domu. Może on nie lubi deszczu? Będzie się wspinał po rynnie. Nasz mały pajączek deszczu boi się i nawet po rynnie do domu wspiąć się chce. Nie bój się, deszczyk nie będzie długo trwał, a gdy wyjrzy słonko, swą sieć znów będziesz tkał. Tato świnko, nie chcę mieć tego pajonka w domu. Niestety, pajączku, musisz zostać w ogródku. Czy babcia i dziadek lubią antyki? Co to są antyki? Antyk to stara, cenna rzecz. W zasadzie tak. Ale moje antyki są całkiem nowe. To krzesło z dużego kompletu. Ładne? Zrobione jest z dębu? Tak, z plastikowego dębu. Sprawdzę, czy wygodnie. Nie wolno siadać. Antyczne krzesła nie służą do siedzenia. W takim razie, co się z nimi robi? Patrzy na nie. To wcale nie jest zabawne, nawet dla dorosłych. Wybieranie prezentu dla babci i dziadka to też ciężka praca. Nic nie rozumiem. W moim sklepie jest wszystko. Musi być coś, co ci się spodoba. I jest. Podoba mi się miś. Babci i dziadkowi też się spodoba. No dobrze, w takim razie kupimy misia. To dobry wybór. Kto płaci? Jedna moneta i jeden guzik. Oddaję resztę, jeden guzik. Dziękuję, panie lisie. Wszyscy przyjechali do babci i dziadka. Babciu, dziadku! Witajcie, moje dzieci. Wszystkiego najlepszego. O, kolejny kryształowy wazon. To prezent dla dorosłych, ale nie można się nim bawić. Jest piękny, postawimy go obok innych wazonów. George i ja też mamy prezent. Podoba się wam? Pluszowy miś dla dziadka i dla mnie. Dziękujemy, Pepie i George'owi. Jest bardzo miły i miękki. Jak się nazywa? To jest misiaczek pluszaczek. A co nasz misiaczek lubi jeść? Czekoladę z brokułami. To najmilszy prezent, jaki dostaliśmy. O, ale miś potrzebuje towarzystwa dzieci, które bawiłyby się z nim. My możemy się z nim bawić. Pokoju. Jest on świętowany we wszystkich krajach świata. Hurra! Peppa ma strój z Francji. Jestem Francuzką. George jest Rosjaninem. Pedro jest Amerykaninem. Iha! Zoe jest Japonką. Konnichiwa. Suzy jest Holenderką. Halo! To po holendersku cześć. Proszę pani, co ludzie na całym świecie robią tego dnia? Śpiewają razem piosenkę o przyjaźni. Hurra! Lubię śpiewać. I ja też. Czy wszyscy znają jej słowa? Tak, proszę pani. Chcemy w zgodzie i w pokoju żyć, aby każdy człowiek był wolny i szczęśliwy tak, jak ptak, jak ptak. Wspaniale! A później zaśpiewamy ją jeszcze raz waszym rodzicom. Czas na zabawę. Biegnijcie, dzieci, bawcie się razem. Wszystkie kraje świata bawią się razem w ogródku. Wielka Brytania jest na zjeżdżalni. Francja i Szwajcaria huśtają się. Niemcy grają w klasy. Raz, dwa,
Ameryka, Rosja, Hiszpania i Grecja bawią się w piaskownicy. Ja zbuduję wielki zamek z piasku! A to Holandia i Japonia. Teraz my powinnyśmy bawić się w piaskownicy. Dlaczego? Bo już skończyła się twoja kolejka. Teraz możesz bawić się na zjeżdżalni. Ale my chcemy bawić się tutaj. Nie wybieram się w podróż. George jest za mały, nie może sam jechać. O, no dobrze. Polecimy szybko? Jasne, bardzo szybko. George nagle zmienił zdanie. O, mój malutki, chodź do mamusi. Może ja też wysiądę. Trzymajcie się! Baw się dobrze, tato świnko. Zatrzymaliśmy się. Dobrze, że to już koniec. Wesoło było, prawda, tatusiu? Tak, bardzo wesoło. Co to jest, mamusiu? Podejdź od tyłu i włóż głowę w otwór. I co dalej, mamo? Suzy, jesteś pomidorem! Patrzcie, jestem marchewką. Rzeczywiście. A ja dynią. Witam wszystkich w parku dinozaurów. Przywitajcie się z moimi przyjaciółmi dinozaurami. Nie musicie się bać, one nie są prawdziwe. Ale wyglądają tak samo jak te, które przed tysiącami lat razem chodziły po ziemi. Nie chodziły razem. Co? Triceratops żył w erze mezozoiku. Stegozaurus w erze jurajskiej. Tak więc nie mogły razem chodzić po ziemi. A skąd ty o tym wiesz? Bo słonie dużo wiedzą. No dobrze. Kto chce na nich pojeździć? Ja! Dlaczego w ziemniaczanym mieście trzymasz dinozaury? Bo dinozaury jadły ziemniaki? Nie. No właśnie, dzieci lubią dinozaury. Dinozaur! Lemoniada, moja ulubiona. Jest smaczna. Proszę, siadajcie. Jesteście głodni? Zawsze jestem głodny. Spokojnie, zaraz zjemy. Pan kangur zamierzał przyrządzić coś na grillu. Grillowana kukurydza? Chętnie. Powinniśmy to zrobić w naszym domu. Ale zaraz, tutaj też jest nasz dom. Chodź, Kylie, pobawimy się w ogródku. Pobawimy się w moją ulubioną zabawę. Skakanie w wielkiej kałuży z błotem. Ja też lubię skakać. Najpierw musimy znaleźć kałużę. Ojej, chyba nie znajdziemy kałuży. Słońce dokładnie wysuszyło ziemię. Przydałby się deszcz. Chyba nie będzie padało. Och, my lubimy deszcz. Nie chowamy się w domu. No tak, jeśli chcesz, żeby spadł deszcz, zacznij grillować. My często skaczemy. George całkiem nieźle skacze, ale ja jestem najlepsza. Popatrz tylko. Tak to się robi. Teraz ty spróbuj. Dobrze. Kangury skaczą bardzo wysoko. Ojej. Przyszła Rebeka Królik. Cześć, Rebeko. To moja przyjaciółka Kylie. Cześć, Kylie. Bawicie się w coś? Tak, skaczemy sobie. Króliki najlepiej skaczą. Popatrzcie. Dobrze, Rebeko. Ale nie tak dobrze jak moja przyjaciółka Kylie. Proszę, teraz ty podskocz. Naprawdę muszę? No pewnie. Dobrze. Tak, bardzo wysoko. Kopalka, kopalka! Przyjechał pan Byk ze swoimi przyjaciółmi. Pan Byk będzie budował nowy dom. A
dlaczego nie ty, tatusiu? Ja zrobiłem projekt domu, a pan Byk będzie zgodnie z nim budował. Dzień dobry, panie świnko. Co budujemy? Garaż? Pływalnię? Stadion sportowy? Dom. Mógłby pan wybudować dom taki jak ten? Ale większy. Pan świnka chce mieć dom. Czy ma być zbudowany z trzciny? Z drewna? Czy z cegły, panie świnko? Poproszę z cegły. Dobry wybór. Nie zapomnij o huśtawce. Nie martw się, nie zapomnę. Mogę pomóc? George też chciałby pomóc. Dobrze, George. Mógłbyś rzucić w tym miejscu trochę zaprawy? To wygląda jak zwykłe błoto. Zaprawa to takie specjalne błoto, które mocno skleja ze sobą cegły. Pepo, możesz położyć pierwszą cegłę. Już kładę. Doskonale. Ja ułożę resztę. Cegły układa się równo jedna za drugą. Widzisz? Warstwa po warstwie. I tak coraz wyżej, prawda? Tak. Czy skończy pan dzisiaj? O nie! Nie można zbudować domu w jeden dzień. Może skończymy jutro. Dobrze. Do jutra, panie Byku. Do widzenia! Do widzenia! George rzucił na ziemię trochę zaprawy, a ja położyłam na niej cegłę. To bardzo interesujące. A teraz zamykamy oczka i śpimy. Poczta! To jest listonosz, pan Zebra. Dzień dobry, mam dla pani kartkę pocztową. Dziękuję, panie Zebro. Do widzenia! Mamo, od kogo jest ta pocztówka? Od naszego kapitana psa. Od taty! Zakończył już żeglarską podróż dookoła świata i wraca do domu. A! To wspaniale! Ciekawe, kiedy to będzie? Ahoj, panie Zebro! Dzień dobry, kapitanie psie! Witajcie! Tato! Dani! Tato! Dani! Tato! Kapitan pies wrócił do domu z rejsu. Mój kapitan pies! Mama pies! Moja ukochana! Tato, jak długo zostaniesz w domu? Na zawsze! Zdecydowałem, że nie będę już podróżował. Opłynąłem dookoła świat i zdobyłem fortunę. I wszystko straciłem. I znowu zdobyłem. Hurra! Kocham podróże, ale podczas nich zawsze bardzo tęsknię. Za kim, tato? Za wami oczywiście. Odwieszam już na dobre moją kapitańską czapkę. Teraz pozwólcie, że opowiem wam o mojej podróży. Byłem w podróży przez rok i jeden dzień. Żeglowałem dookoła świata. Cały czas dookoła? Tak. A jak płynąłeś na dole ziemi? Nie wypadłeś z łodzi? Nie. Mocno się trzymałem. Ojej, miałeś przygody? Pewnie, że tak. Ale mam też dla was wszystkich prezenty. Sprawdźmy, czy wszyscy mają stroje gimnastyczne. Oto przedstawiam. Witajcie. Tato, dlaczego nie jesteś teraz w domu? Bo jest specjalnym gościem, który nas odwiedził. Tak jest. Jestem trenerem. Trener koszykówki uczy zawodników, jak należy grać. Nie wiedziałam, tato. Pepo, mów do mnie, trenerze. Dobrze, tato, trenerze. Czy któryś z was umie grać w koszykówkę? Nie! Na początek kilka kroków. Odbijamy piłkę i rzucamy do kosza. Ojej! Nic trudnego. O. Nie jest to takie proste, jakby się wydawało. Koszykarze muszą długo i ciężko trenować oraz dbać o swoją formę. A ty dbasz o formę, tato trenerze? Tak, jestem w doskonałej formie. Ale, tato trenerze, masz duży brzuch.
Mój brzuch to same mięśnie. Najpierw nauczę was, jak przenieść piłkę z tego miejsca do tego. Ja wiem, jak to zrobić. Nie, Dany. Nie można kopać, to nie piłka nożna. Dany lubi piłkę nożną. W koszykówce musicie odbijać piłkę ręką. O tak. Kto chce spróbować? Ja. Owca Suzy odbijała piłkę bardzo ostrożnie. Bardzo dobrze, Suzy. A teraz ćwiczymy razem. Wszyscy nauczyli się, jak odbijać piłkę. A teraz nauczę was kozłowania. Co to jest kozłowanie? Kozłowanie to umiejętność odebrania piłki przeciwnikowi. O tak. George, odbierz mi piłkę. George kozłował bardzo dobrze. Cała rodzina Pepy spędziła słoneczny dzień na wycieczce w górach. Czas do domu. Idziemy do samochodu. Dziękujemy za odwiedzenie naszej platformy widokowej. Do widzenia. Kluczyki. Nie, George. Nie możesz bawić się kluczykami. Mógłbyś je zgubić. Ty, tato, bawisz się kluczykami. Ale ja jestem dorosły i nie zgubię ich. Ojej, tato świnka nie złapał kluczyków i wpadły do kanału. No dobrze, możemy wracać. To może być trudne. Dlaczego? Tato bawił się kluczykami i wpadły do kanału. O, tato świnko. Nie martw się, zaraz wyciągnę je tym patykiem. Hurra! Chyba wpadły głębiej niż przypuszczałem. Patyk był za krótki i nie można było wyciągnąć kluczyków. Wiem, co zrobię. Potrzebna mi wędka. Wtedy złapię kluczyki na haczyk. Może panna Królik ma w sklepiku wędki? Czy ma pani wędki? Mam tutaj jedną, choć nie wiem po co. Tutaj nie ma w czym łowić ryb. Nie chcemy łowić ryb. Chcemy złowić kluczyki. Tato bawił się kluczykami i wpadły mu do kanału. Oj, nie wiem, czy wam się to uda. Ta studzienka jest bardzo głęboka. A po co ona tu jest? Kanałami woda deszczowa odprowadzana jest do morza. Żyłka na kołowrotku też była za krótka. Nic z tego. Musi być bardzo głęboka. Możemy to łatwo sprawdzić, wrzucając kamień. Dobry pomysł, panno Królik. Będziemy liczyć dotąd, aż kamień uderzy o dno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To jest twoja część, a to moja część. Nie przekraczaj tej niewidzialnej linii. Dzwonek! Dzień dobry, panie Zebro. Dzień dobry, tato Świnko. Mam kilka listów dla pana. A jest jakiś list dla mnie i George'a? Chyba nie ma. Są tylko do mnie i mamy. O. Mam jeszcze paczkę dla państwa. Może ta wielka paczka adresowana jest do was. Popatrz, ile tu jest znaczków. Musi być tak dużo, bo odbyła bardzo długą drogę. Do widzenia! Do widzenia! O, rzeczywiście adresowana jest do Pepy i George'a. Hurra! Popatrz, mamo, paczka dla mnie i George'a. O! Mamy też list. Moje drogie dzieci, przesyłam prezent dla was obojga, kochająca ciocia Doti. Ciocia Doti mieszka bardzo daleko, w innym kraju. O, a co to za prezent? Są cztery kółka. Samochód! To nie jest samochód. Ma cztery nogi. To stół. Ma też ogon. Stoły nie mają ogonów. To na pewno jest uchwyt. Co to może być? Tutaj jeszcze coś jest. To drewniany koń. Nazwę go Złotogrzywy. Konik. Złotogrzywy. Konik. Złotogrzywy. Konik.
pamiętajcie, dzieci, ciocia przysłała prezent dla was obojga. Musicie się nim dzielić, bawić się po kolei. Czy mogę teraz pobawić się złotogrzywym? Pierwszy powinien bawić się George, jest młodszy. Konik, konik! George'owi spodobał się drewniany konik. George, on nazywa się złotogrzywy, a nie konik. Teraz bawi się Peppa. Wygląda na to, że przewróciła się. Zaraz ją odwrócimy, tak. Jaszczurka poczuła się znacznie lepiej. Hurra! O, kolejny wypadek. Halo? Halo? Tu dziadek Świnka. Dziadek Świnka pływał na swojej łodzi. Jest tu Poli. Chyba nie czuje się dobrze. O, nie czuję dobrze. Zaraz tam będę. Popatrz, Poli, latający weterynarz. A gdzie my wylądujemy? To jest hydroplan, Pepo. Możemy wylądować na wodzie. Ojej! Witajcie, Pepa! George! Dzień dobry, dziadku. Przylecieliśmy, żeby wyleczyć Poli. Od jak dawna Poli choruje? Odkąd zabrałem ją na swoją łódź. Aha! Już wiem, co dolega Poli. Ma chorobę morską. O! Musi znaleźć się na suchym lądzie. Im szybciej, tym lepiej. Tam jest wyspa. Możesz lecieć. Teraz lepiej? O! Teraz lepiej! Hurra! Poli pozbyła się choroby morskiej. O! Kolejny wypadek. Halo? Halo? Tu tato Świnka. Tato Świnka jest w swoim biurze. Widzę kacze pisklęta na naszym dachu. Zaraz tam będę. O, dobrze, że jesteście. Proszę o spokój, jestem doktor Hamster. Pani kaczka złożyła jajka na naszym dachu. I wykluły się z nich pisklęta. Kto potrafi naśladować głos kaczki? Ja potrafię bardzo dobrze kwakać. Pepo, zacznij kwakać, a pisklęta przyjdą do ciebie. Kwak, kwak, kwak. Peppa, George i Rebeka Królik grają w rzuć piłkę. Łap, Pepo! Łap, Rebeko! George powinien złapać piłkę. Ale próbuje złapać cień piłki. Co ty robisz? To nie jest piłka, to tylko jej cień. Popatrz. Gdy piłka poruszała się, jej cień też się poruszał. Ty, George, też masz swój cień? Teraz George próbował uciec od swojego cienia. Nie można oddalić się od swojego cienia. A ja spróbuję uciec od niego. Peppa starała się umknąć przed cieniem. Wciąż tu jest. Witam wszystkich. Cześć, Suzy. Próbujemy uciec przed naszymi cieniami. Tak nie uda wam się uciec przed swoimi cieniami. O! Musicie mieć hulajnogę. Suzy spróbowała uciec przed cieniem na hulajnodze. Widzicie? Ale twój cień wciąż tu jest. Och. Dzień dobry! To pan Słoń, a z nim Emily i Edmund. Cześć! Próbujemy uciec przed swoimi cieniami. Nie uciekniecie przed swoimi cieniami. Ja wiem. Po prostu za wolno biegamy. Nie, Suzy. Nikt nie biega tak szybko, żeby przed nim uciec. Widzisz? Mój cień wciąż jest przy mnie. Biegnij szybciej. Nawet kiedy biegnę szybciej, cień jest zawsze ze mną. Tato, może twój cień jest za duży. Chyba powinien schudnąć. To nie dlatego, Emily. Twój cień zawsze będzie przy tobie. Dlaczego? Jeśli na coś padają promienie słońca, powstaje cień. O tak. Aha. Żółw Tidus wspiął się na drzewo. Żółw na drzewie? Znowu?
Zaraz tam będę! Jak moglibyśmy zdjąć żółwia z drzewa? Trzeba je szybko ściąć. Tak jest! Zaraz je zetniemy! Nie! No dobrze, wejdę i zdejmę go! Hurra! Oho! Chyba tutaj utknąłem! Psy, tak jak słonie i krowy, też rzadko wchodzą na drzewa. Teraz to już musimy ściąć drzewo! Nie, zadzwonię po najskuteczniejszą ekipę ratunkową na ziemi. Dobrze, zaraz tam będę! To pani Królik w swoim ratowniczym helikopterze. Witam wszystkich! Zaraz uratujemy żółwia! A kto pilotuje helikopter? O, zapomniałam! Muszę włączyć autopilota! Autopilot włączony. Życzę miłego dnia. Autopilot utrzymuje helikopter na stałej wysokości. Mam cię, ty mały zbiegu. Pani Królik uratowała Tiddlesa. Hurra! Dziękuję, pani Królik, za uratowanie mojego żółwia. Dla mnie to żaden problem. My też pani dziękujemy. Przecież to moja praca. Do widzenia. A czy o czymś pani nie zapomniała? O czym? Ach, tak! Mój helikopter! Jeszcze raz do widzenia! Do widzenia! I co na to powiesz, niegrzeczny żółwiu? No dobrze, chcesz już spać. Wracaj do pudełka. Miłych snów, Tiddles! Tiddles zapadł w zimowy sen. Obudzi się, kiedy przyjdzie wiosna. To idealny dzień, żeby nic nie robić. Tato świnka lubił nic nie robić. Cóż może być lepszego? Już wiem, filiżanka herbaty. Dziadek świnka przyjechał odwiedzić Pepę i George'a. Dziadek świnka! Atakinka! Cześć Pepo, cześć George! Przyjechałem, aby wam urządzić kwiatowy ogródek. O, ogródek dla mnie i George'a? Mam dla was torebki z nasionami kwiatów. Teraz potrzebne jest słoneczne miejsce, w którym wysiejemy nasionka. Może być tutaj. Dziadek świnka zaczął przekopywać ogródek dzieci. O, a, herbatka dla pracowników. Dziękuję, tato świnko. Co wy robicie? Zakładamy ogródek kwiatowy. Potrzebny wam taki ogródek? Tak! Ale tu zawsze stoi moje krzesło. Jest coś ważniejszego niż twoje krzesło, tato świnko. To idealne miejsce do czytania gazety. Jest coś ważniejszego niż twoje gazety, tato świnko. Tak, na przykład kwiaty... Popatrz, tato. Pepa miała dużo nasion kwiatów. George miał tylko jedno nasionko, ale było ono bardzo duże. Mógłbyś nam przynieść trochę wody, tato świnko? Dobrze. Nasionka potrzebują dużo wody. Są teraz bardzo spragnione. Zjawiły się małe ptaszki. Pepo, nie pozwól ptaszkom zjeść nasion. Sio, sio, uciekajcie, ptaszki. Jest już woda. Tato, wystraszyłeś te ptaszki. Ho, ho, tato świnka wygląda jak strach na wróble. Pepo, George, do kąpieli. Nie lubię, kiedy pada deszcz. A ja lubię deszcz, bo po nim będzie dużo błota w kałużach. To może już pójdę poskakać w błocie? Pepo, musimy zaczekać, aż przestanie padać. A kiedy przestanie? Dowiemy się z prognozy pogody. A teraz pogoda. Deszcz będzie padał cały dzień. O! Już wiem. Zagrajmy w grę na deszczowy dzień. A co to za gra na deszczowy dzień? Pokażę ci. Jeśli wezmę tę kaczkę i schowam ją tak, że będzie widoczna, sądzisz, że ją znajdziesz? Tato! Jeśli będzie widoczna, to nie będzie schowana. No to popatrz. Biorę tę kaczkę i kładę tutaj.
Pokażesz mi, gdzie jest? Tutaj. Doskonale. To bardzo łatwe, tatusiu. Nie zawsze jest takie proste, Pepo. Kto chce być pierwszy? Ponieważ to taka łatwa gra, niech George ją zaczyna. Dobrze, zaczekajcie tutaj. Tato świnka ukrył kaczkę tak, by George mógł ją znaleźć. Kaczka jest w waszej sypialni. George zaczął szukać kaczki. Nie było to takie łatwe. O! George, rozejrzyj się. Na pewno ją zobaczysz. George zaczął się uważnie rozglądać po pokoju. Robi się gorąco. Zimno. Znowu gorąco. George znalazł gumową kaczkę. Hurra! Od razu ją widziałam. Ta gra jest bardzo łatwa. Dobrze, twoja kolej. Teraz ja ukryję gdzieś kaczkę. Mama świnka ukryła kaczkę tak, by Pepa mogła ją znaleźć. Prawdziwe dinozaury wymarły 65 milionów lat temu. Edmund wie prawie wszystko na temat dinozaurów. Interesuje się nimi. Ale mamy coś lepszego niż prawdziwe dinozaury. Mamy śpiewające dinozaury! To dinozaur śpiew, to nosi śpiew, wesoły śpiew. To dinozaur śpiew, śpiewamy dla was dziś. Są bardzo małe. Tak. Czy nie ma tutaj dużych dinozaurów? Ależ są! Mamy tutaj naprawdę duże dinozaury! Prawdziwe olbrzymy! Chcecie je zobaczyć? Tak, bardzo! To są ślady ich stóp! Musimy pójść za nimi! Te ślady wyglądają jak prawdziwe. Dziadku Króliku, jesteś pewien, że nie ma tutaj żywych dinozaurów? Oczywiście, tato świnko! Teraz wszyscy po głazach i przez most do tunelu. O, skończyły się ślady. Patrzcie, tutaj są zielone schody. I wielka zjeżdżalnia. Ojej, to wielki dinozaur. Tak, to mój największy olbrzym, dinozaur zjeżdżalnia. Naprawdę wyjątkowy egzemplarz. Ten dinozaur nazywa się brontozaur. Naukowcy zmienili nazwę na apatozaur. Interesują cię dinozaury, prawda? Tak. Zabrałeś wszystko, o co prosiłam? Oczywiście, że tak. Poduszki, świece zapachowe, muzyka kontemplacyjna i jedzenie na 3 dni. Spokojnie, spokojnie! Jest tam ktoś? Rodzi nam się królik! Witaj, siostro. A co ty tutaj robisz? Spodziewam się dziecka, pamiętasz? Ach tak, proszę, wejdź do środka. Czy ja też mogę? Muu! Odstaw samochód na parking i nie martw się, dziecko na pewno nie urodzi się tak szybko. Proszę zejść z drogi, moja siostra spodziewa się dziecka. Czajniczek i kilka ręczników. Tyle na pewno wystarczy na kilka dni. O, jestem! Gdzie mam to położyć? Zanieś do samochodu. Niczego nie potrzebuję. Co? Tato! Chyba się spóźniłeś! Naprawdę? Chłopiec czy dziewczynka? Bliźniaki! Mamy chłopca i dziewczynkę! Ojej! Następnego dnia mama królik była już w domu. Dzień dobry! Czy możemy zobaczyć bliźnięta? Oczywiście, Pepo! To są chłopcy czy dziewczynki? To para, chłopiec i dziewczynka. Będzie Rosie i Robi. Wykorzystaliście oba imiona. Tak. Rosie Królik i Robi Królik. To są najlepsze imiona na świecie. I my je wymyśliliśmy.